Dzisiaj pogadamy sobie o trzech szorcikach, czyli jeden więcej niż wczoraj, no bo będą po prostu troszeczkę mniej treściwe niż te poprzednie właśnie, no ale z tego samego kanału co ostatnio, znalazłem troszeczkę mniej popularne rzeczy tam też, więc właśnie dzisiaj się głównie na nich skupimy, także zapraszam. Pierwszy szorcik trwa całe 3:33 i nazywa się Anis Lamp, Anis Penis Lamp. Lampka Ani w każdym razie można powiedzieć. I to jest taka starsza kobieta, która no tutaj przeżywa ewidentnie jakąś traumę. Znowuż mamy w zasadzie troszeczkę podobny motyw co do tej kanapki. I muszę przyznać, że troszeczkę się zawiodłem, no bo tematyka jest naprawdę zbliżona do Make Me a Sandwich właśnie wczorajszego, gdzie po prostu babeczka ewidentnie mierzy się z jakimiś swoimi traumatycznymi wspomnieniami tutaj. No i generalnie to wygląda tak, że ona sobie siedzi na fotelu, tak jak ten gościu z Make Me Sandwich, parzy sobie herbatkę ciągle. No i widzimy tak naprawdę z jej perspektywy, że prześladuje ją wspomnienie prawdopodobnie jej męża, który gdzieś tam na nią krzyczał. Czyli znowu mamy taką męską opresję po raz kolejny i rzekomo ona ma taką wizję, że ten mąż jej zrobił krzywdę, że zaczął ją właśnie lampką bić. Ona ogólnie, żeby już pozbyć się tej traumy związanej między innymi z tą lampką, no to jedzie gdzieś tam na jakieś urwisko i wyrzuca tę lampę właśnie do wody, a ta lampa jest niczym Annabelle, po prostu wraca i znowu siedzi w domu. No dosłownie, Annabelle też wyrzucali, a ona wróciła, nie? To jest identyczny koncept. You! This ends now! You hear me, you googly eye! Get it! Lekki paranormal, chociaż w opisie piszą, że to thriller, ale w thrillerach raczej lampy same nie wracają z tego, co mi wiadomo. To taka lampka nocna bardziej. No i później dostajemy troszeczkę inną perspektywę, bo ona znowu robi tę herbatkę, znowu siedzi, znowu widzi tę wizję, a później widzimy to troszeczkę właśnie z innej perspektywy, o 180 stopni się zmienia, bo tak naprawdę to ona sprała męża tą lampką, czyli po prostu prawdopodobnie on jakoś tam psychicznie się nad nią znęcał, czy dar na nią japę. Nie rozumiem, kocie, dlaczego mnie teraz gryziesz, ale okej, dziękuję. No i babeczka nie wytrzymała, emocjonalnie wkurzyła się i go tą lampą sprała i zamordowała go, bo później jeszcze pod koniec widzimy, jak ona siada, to tam nogi z fotela wystają, więc jakby ten koleś cały czas tam jest tyle, że martwy, a ona go zamordowała lampką i po prostu ma taką traumę, którą tutaj przeżywa. Ale nie widzę tutaj nic więcej. Właśnie w kanapce było dużo więcej do dyskusji, jakieś pola do interpretacji, tutaj znowuż dosyć podobnie się to układa, więc jakby nie będę powtarzał drugi raz tego samego co wczoraj, bo wydaje mi się, że te wnioski są po prostu podobne, ale mimo wszystko ładnie nakręcone. Warto obejrzeć, była tam też gdzieś kiedyś na jakimś festiwalu, w sumie to nie jest stara produkcja. Także jak macie ochotę, link w opisie z dźwiękiem do nadrobienia. A i co do lampki, no to mogę postawić taką szósteczkę, bo nie wywarł na mnie ten filmik szczególnego wrażenia. Drugi, niespełna 3-minutowy short pod tytułem Toast. I po prostu chodzi o tosta, o kanapkę, którą można sobie posmarować tutaj, nie mylić właśnie z toastem. No i zaczyna się robić dziwnie, zaczynają się schody, jeżeli chodzi o kwestie jakichkolwiek recenzji, ale najpierw pomówmy może, co się dzieje. Jest jakiś dziwny, roztrzepany gość, który wygląda jakby po prostu za dużo pigułek mefedronu łyknął. No i chce zrobić tosta, ewidentnie gdzieś tam grzebie w reklamówce z chlebem, chleb się skończył tostowy, zaczyna grzebać po szafkach, tam mieli, wszystko przepycha, wyrzuca, nie wiadomo co się dzieje. No panicznie szuka kanapki, tak można by powiedzieć, tak? Czy tego chleba tostowego właśnie. No i znajduje klej, taki mocny, solidny klej, no powiedzmy, że taka kropelka czy glu i wpada na świetny pomysł, że wysmaruje sobie rękę, tak żeby wszystkie palce po prostu no przylegały do siebie, tak? Skleja je ze sobą po prostu i wkłada łapę do tostera, podgrzewa, trzyma już tam na twarzy, wiecie, pękają emocje po prostu w szwach. O, ale trzyma twardo, pokazują nam nawet ujęcie takie jakby ze środka, fajnie skonstruowane zresztą. To już nie jest tak ładnie nakręcone jak ta poprzednia, czy na przykład właśnie sandwich, ale tost, znowuż mamy jakieś jedzonko, jest na pewno też zupełnie inną produkcją, jeżeli chodzi o jej założenia i pomysł. Ja nie do końca chyba ogarniam ich konwencje tutaj, znaczy może konwencje ogarniam, ale nie wydaje mi się, żeby coś więcej tutaj miano do przekazania, jeżeli chodzi o twórców, w sensie, że wątpię szczerze, że mowa tutaj o jakiejś chorobie, chociaż oczywiście gość może mieć jakieś zaburzenia, jeżeli weźmiemy to na poważnie, ale ja bardziej to tak z przymrużeniem oka traktuję ten filmik, a jeszcze byłbym zapomniał o tym ujęciu, gdzie on siedzi po prostu taki rozwalony, co się dzieje, kolego, kierowniku, daj piątaka na kanapkę i nie wiadomo, co się dzieje, właśnie, to jest jedyny, tak powinienem podpisać tytuł tej recenzji, bo to jest jedyne zdanie, które je odkreśla, nie wiadomo, co się dzieje.
No i cóż, jak się tosta przyrządziło, a wychodzi taki rzeczywiście autentyczny tost, że wygląda jak on, nie jest to tylko taka podpalona ręka, tak? Jest idealnie wyglądu tej kanapeczki naszej, to co trzeba zjeść. I okej, on zaczyna to gryźć. No i cieknie tam, wygląda jak dżem, ale chodziło oczywiście o krew, bo niby je te palce. No więc jest taka gęsta krew, taka dżemista krew i... No i co, no i zjadł? No i koniec. Trzeba jechać do marketu po nowy chleb. Pozostawiam to waszej ocenie, ponieważ ja nie podołałem tutaj. Ja mogłem wam spoilerowo przedstawić, co się dzieje. Lubię takie porąbane koncepty, chociaż ten jakoś... Nawet ciężko powiedzieć, czy mnie żenował, czy bawił, bo to była gdzieś cienka granica pomiędzy tym a tym odczuciem. Znaczy, można na to spojrzeć humorystycznie, ale wyjątkowo jakoś to do mnie nie trafia, mimo że lubię takie rąbnięte rzeczy, jak na przykład ta wronia ręka, co tam jakiś czas temu omawiałem, ale tutaj tak średnio bym powiedział, mówiąc memicznie, więc piąteczkę mogę postawić. Realizacja też nie jest wybitna. Nie wiem szczerze, co to miało na celu. No, nie wszystko musimy wiedzieć, jakby... Tu chyba nie ma nic do interpretacji. Idziemy dalej. Na koniec też całkiem pojechana produkcja, chociaż nie wiem, czy dorównuje tostowi, ale no nawet może i na równi mogłaby stać, bo znowuż nietuzinkowa rzecz. Ice Rise to się nazywa, trwa niespełna 4 minuty i to jest jedna z tych rzeczy, którą już musicie z dźwiękiem obejrzeć, bo jak jeszcze tam niektóre się obejdą, gdzie są jakieś dialogi, bo po prostu ja to opowiem, to tutaj dialogów nie ma w zasadzie. No w toście też nie było, ale tam dźwięk nie był taki istotny, bardziej chodziło o wizualia, a tutaj właśnie to, co się dzieje, jest tylko i wyłącznie podłożone dźwiękiem, nikt ze sobą nie gada. I fabuła ma się następująco. Mamy jakąś babeczkę, która wyjmuje kostki lodu z lodówki, z zamrażarki w zasadzie i widzimy, że one są takie czerwone. No myślałem, że to jakiś może taki soczek sobie zamroziły, nie wiem, jogurt sobie zrobiły, tam jakieś osóbki, co tam mieszkają. No i tak przynosi innej babeczce. Widzimy, jak te dwie babeczki tworzą tak naprawdę te kostki lodu. No po prostu sobie tną ręce i wlewają to i to jest tak naprawdę zamrożona krew. I tutaj jedna z takich głównych myśli, która mi przyszła, to to, że no jest to jeden z najbardziej popierdolonych filmów o wampirach, jakie widziałem. Tylko pytanie, czy to na pewno są wampiry? Nikt tutaj nie daje żadnej gwarancji. Ale dokończmy jeszcze sobie tę fabułkę. Okej, to się troszeczkę urywa i widzimy jakiegoś dziadka. No założyłem, że to może jest po prostu jakiś ich dziadek. Nie wiadomo tak naprawdę jeszcze, o co chodzi na tym etapie. I on sobie robi lemoniadkę, to też jest takie śmiesznie przemontowane, że tam się kręci tu na takim zbliżeniu, a później już tak normalnie dziadek miesza, wlewa. No i wyjmuje te kostki i dosypuje sobie tych kostek. No i czego jeszcze nie powiedziałem, o, fajny skok był na drugim planie, mistrz drugiego planu. No i ten dziadek schodzi do jakiejś piwnicy z tą lemoniadą, siada na fotel dosłownie jak w Get Out'cie, tam nawet stoi okładka Get Out'a, o tutaj, tylko nie widać, jest zablurowana, wiadomo. I siada, pije tę lemoniadkę, zachwyca się nią, te kostki lodu właśnie, te krwiste, tak liże, jest taki zoom na język. O, tak, jakie smaczne to jest. Ciężko się obawia poprzedniczkę i to naprawdę, ale okej. Dziadek później jeszcze scrolluje Instagrama i właśnie tam jest zdjęcie tych dwóch lasaczek, gdzie pokazują ewidentnie, że sobie robią krzywdę w taki sposób i tę krew zamrażają po prostu i on tam lajkuje, daje serducho właśnie na tym Insta. I no jedna z tez może być taka, że one są wampirkami po prostu i handlują swoją krwią, bo ktoś z jakichś powodów chce pić tę krew. To na przykład w lemoniadzie taki rąbnięty dziadek, chociaż nie wiem, czemu on schodzi akurat do tej piwnicy, w sensie to jakoś nieistotne jest za bardzo fabularnie, ale po prostu siedzi tam, a tam jest tylko ten fotel, w tle nic nie ma, jakby takie jest oświetlone, że nie wiadomo, o co chodzi, ale dobra, no creepy dziadek w piwnicy, nie? Tam creepy, nie creepy w sumie. Chociaż, co też jest dziwne, to ta zamrażarka, z której on wyjmuje te kostki lodu, to jest ta sama zamrażarka, to jest to samo pomieszczenie, w które one chowają te kostki lodu, więc właśnie, bo ja na przykład pomyślałem też, że o, to ich dziadek może być, bo to jest ten sam dom, więc teraz pytanie, czy one były u niego i mu to po prostu zostawiły, czy on mieszka z nimi, na przykład i one pracują dla niego w ten sposób, jak to... ale jaki to ma związek później z tym scrollowaniem i lajkowaniem posta, znaczy oprócz tego, że o, mógł taką osobę to zrobić po prostu, no to też jest zastanawiające, czy po prostu jest to jakiegoś rodzaju takie biuro właśnie, gdzie one tam mieszkają, ktoś tam przychodzi, sobie bierze to zamówienie, nie, pije lemoniadkę w piwnicy, nie, tam ogląda telewizor, czy scrolluje Insta właśnie i później wychodzi, ale druga teza poza tymi wampirami, no to że po prostu ktoś lubi z jakichś przyczyn pić ludzką krew, a akurat w tym wypadku zamrożoną, no to już co do formy, no to okej, przyjmujemy, że tak jest po prostu to, co widzimy, ale wtedy no nie są one wampirkami żadnymi, wampirzycami, tylko po prostu no, zwykłymi babeczkami, które się krzywdzą pewnie dla zarobku i albo nie wiem, może to lubią, są masochistkami i po prostu ktoś te ich krew pije za pewnie hajs czy za jakieś usługi, nie wiem, barter, cokolwiek by to nie było. Ciężko coś powiedzieć, ale obejdziecie to z dźwiękiem, bo to właśnie nawala takim specyficznym soundtrackiem, trzeba posłuchać, to ja ten fragmencik puszczę za moment, ale to wiecie, no najlepiej całe. I znowuż
więcej interpretacji tutaj nie mam. W zasadzie może nie tyle co interpretacje wam dałem, a bardziej takiej tezy. Zastanówcie się też nad tym i napiszcie w komentarzach właśnie, co myślicie, o co tutaj może chodzić tak naprawdę. No i cóż, było to specyficzne przeżycie. Daję 6 na 10 za pomysł. Realizacja też całkiem ładna, lepsza na pewno niż w Toście. Tos jest tutaj najgorzej zrealizowany, jeżeli chodzi o aspekty techniczne z tych trzech rzeczy, które omawiam. Najlepiej była chyba jednak ta pierwsza zrobiona, więc mamy w tym odcinku dwie szósteczki, a w środkowym filmiku piątkę, także dzisiaj trochę niżej. Nie było żadnych siódemek ani ósemek, już tym bardziej jak poprzednio na sandwichu. Więc jak dotrwaliście do końca, to dzielcie się wrażeniami, jak wam się podobały te wspaniałe dzieła. Wszystkie linki oczywiście w opisie, żebyście mogli nadrobić sobie całość i wpadajcie na sociale, zostawiajcie suba. Ja idę to przemyśleć, nie? Bo nie wiem, co się działo. Trzymajcie się. Cześć.